Natalia Ziętowska, witam, zapraszam na wtorkowe wydanie serwisu informacyjnego telewizji SLD. W sobotę w siedzibie SLD odbyła się Rada Krajowa SLD. Była ona poświęcona przygotowaniom do wyborów samorządowych oraz prezydenckich, a także zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego partii. 27 marca odbyło się posiedzenie Rady Krajowej SLD. Podczas obrad członkowie Rady Krajowej przyjęli uchwałę dotyczącą sprawozdania finansowego za rok 2009, plan ramowy przychodów i wydatków partii na rok bieżący, obejmujący plany Rad Wojewódzkich i Rady Krajowej oraz rachunek wyników za rok 2009. Podczas spotkania głos zabrał przewodniczący partii Grzegorz Napieralski, który m.in. skrytykował prawybory Platformy Obywatelskiej oraz odniósł się do wypowiedzi marszałka Komorowskiego w sprawie finansowania in vitro. Przyznam się szczerze i muszę to aż dzisiaj tutaj na tej Radzie zacytować, bo przeszły mi ciarki po plecach, kiedy usłyszałem pana marszałka, który mówił o in vitro. I słuchajcie, co powiedział. Tylko w stosunku do tych, gdzie jest szansa, że urodzą się dzieci zdrowe i będą dobrze wychowane, i to wychowane na dobrych obywateli w przyszłości, tam może być in vitro. Słuchajcie, no ciarki przechodzą po plecach, no to przypomina najgorsze czasy historii, do takich, których na pewno nie chcielibyśmy wracać. Przytaczam te słowa dzisiaj specjalnie, żeby pokazać, jakim konserwatywnym politykiem i jak nie zmienił się Bronisław Komorowski mimo tych wielu zapowiedzi. Bo obawiam się, że wzmocnienie prawdziwej ustrojowej koalicji Prawa i Sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej będzie dalej trwało i wzmacniało się w parlamencie. Jerzy Szmajdziński podczas przemówienia zadeklarował, że jeśli wygra wybory, będzie prowadził prezydenturę obywatelską, prezydenturę dialogu oraz prezydenturę europejską. Czego Polacy oczekują? W moim przekonaniu prezydentury obywatelskiej, czyli takiej, gdzie prezydent jest z obywatelami, jest z ludźmi, rozumie ich problemy, zna te problemy, potrafi o nich rozmawiać z tymi, od których zależy rozwiązywanie polskich społecznych, gospodarczych problemów. Prezydent musi mieć kontakt z obywatelami, musi mieć kontakt ze społeczeństwem i taką prezydenturę deklaruję, bo takie jest całe moje polityczne życie. Jestem w gronie tych 10 posłów, którzy, czy 10, jak mówi Krystyna Łybacka, 10, którzy od 91 roku są wybierani. Tylko 10. Tylko dlatego, że stale jesteśmy w kontakcie z wyborcami, tylko dlatego, że stale pozytywnie reagujemy na ich oczekiwania, potrzeby, że odpowiadamy na ich prośby, że rozładowujemy napięcia społeczne, lokalne, z którymi mamy do czynienia. W sprawie przygotowań do kampanii wyborczej na urząd prezydenta RP głos zabrała wiceszefowa partii oraz szefowa sztabu wyborczego Jolanta Szymanek-Deresz, która nawoływała do walki w wyborach prezydenckich oraz podkreśliła, że SLD wierzy głęboko w zwycięstwo Jerzego Szmajdzińskiego. Naszym zadaniem w kampanii zarówno prezydenckiej, jak i w kampanii samorządowej jest dotarcie do wyborców z takim właśnie przesłaniem, że ich głos może decydować. Że ich głos będzie ważył. Kampania wyborcza, kampania prezydencka, samorządowa, parlamentarna nie może polegać tylko na prezentowaniu własnego wizerunku, na pokazywaniu produktu, na stwarzaniu jak najlepszego opakowania dla towaru. Kampania w demokratycznym państwie powinna polegać na tym, żeby przekonać wyborcę, że od niego bardzo wiele zależy. Żeby umieć nawiązać z nim dialog, żeby umieć przekonać go do własnego wyboru, do podjęcia decyzji. I kandydatem, który tak postępuje, jest właśnie Jerzy Szmajdziński. Z kolei szef biura medialnego Łukasz Naczas zagrzewał do walki samorządowców. Tu jest siła Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Każdy z nas, kandydatów na radnych, na wójtów, na burmistrzów, będzie mógł liczyć na Jurka Szmajdzińskiego. On przyjedzie do kół, on przyjedzie do lokalu, do terenu i tam się pokaże. I to jest prawda, że siła tkwi w mediach lokalnych. Bartosz Arłukowicz już jakiś czas temu został okrzyknięty mianem gwiazdy komisji śledczej. Uznano go również za nową gwiazdę lewicy. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, co na ten temat sądzą politycy z innych opcji. W tej sprawie głos zabrał także sam zainteresowany. Poseł Bartosz Arłukowicz jeszcze niedawno był rozpoznawany jako jeden z uczestników TVN-owskiego reality show Agent. Jednak po tym, kiedy został członkiem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw tzw. afery hazardowej, zaczęto go postrzegać już nie tylko jako fajtera, ale także jako gwiazdę i to polityczną.
Na tle pozostałych członków komisji Bartek Arłukowicz jest nie tylko imponujący inteligencją, szybkością reakcji i celnością sformułowań, ale przede wszystkim również dociekliwością i czyni to bez zajadłości, która czasami maluje się na twarzach innych członków komisji. Czy gwiazda komisji to miano, które przysparza mu plusów czy minusów, to już jest kwestia interpretacji. Ja twierdzę, że na tle pozostałych jednak jest osobą wyróżniającą się i cieszy fakt, że Lewica jest reprezentowana właśnie przez takiego człowieka medialnie dobrze odbieranego, medialnie dobrze sprzedającego swoją wiedzę, swoje spostrzeżenia, swoje opinie. Jest to niewątpliwie w tej kadencji jeden z ciekawszych polityków młodszego pokolenia, który wykorzystuje szansę, jaką dali mu wyborcy. I zobaczymy, czy tylko w obszarze medialnej, ale przede wszystkim w obszarze merytorycznym. Jest to dobry człowiek z zakresu służby zdrowia i funkcjonowania. Jeśli w tym obszarze w następnej kadencji powiemy Arkowiczu, że jest dobry, że jest gwiazdą, czy jest rewelacja i jest jednym w pierwszej trójce polskiego Sejmu, to naprawdę myślę, że będzie to bardzo istotne. A to, czy dostanie żółtą koszulkę sejmowego lidera, sympatii dziennikarskich w rankingu na przykład polityki, jest może i cenne i ważne. Jest to w mojej ocenie kandydat do czołówki tej klasyfikacji za rok 2010. Ale tak naprawdę polityka poznaje się dopiero w trzeciej i w czwartej kadencji. Jednak już jakiś czas temu Bartosz Arłukowicz w wywiadzie z Piotrem Najsztubem dla Przekroju przekonywał, że nie chce być polityczną gwiazdą i również nam wyznał, że wcale gwiazdą polityczną się nie czuje. Nie jestem żadną gwiazdą, po prostu staram się rzetelnie pracować. Jak się okazuje, być może już niedługo w Warszawie z karty miejskiej będziemy mogli skorzystać nie tylko podczas przejazdów tramwajem czy autobusem, ale także podczas pobytu na basenie czy w kinie. Bo jak się okazuje, e-bilety ułatwiają życie mieszkańcom stolicy. Elektroniczne karty miejskie, które pozwalają mieszkańcom swobodnie korzystać z komunikacji miejskiej, ma już wiele miast, w tym także Warszawa. Z e-biletów można korzystać poprzez przystawienie ich do czytników w autobusach czy tramwajach. Z kolei, jeżeli mowa o ich doładowaniu, to można to uczynić w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Warszawa wpadła także na nowy pomysł. Niedługo z takiego plastikowego biletu będzie można skorzystać również wybierając się do kina czy na basen. Aby pomysł został pomyślnie zrealizowany, mają powstać nowe kasowniki, czytniki oraz punkty, gdzie będzie można doładować swoją kartę. Tak, uważam, że to jest całkiem fajny pomysł, ponieważ mogę jedną kartę używać wielokrotnie i nie muszę stać w kolejce w kinie po bilet. Mogę ją używać w wielu miejscach. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo lepiej mieć jedną kartę na wiele rzeczy niż kilka i po prostu je mieć wszędzie pochowane. A taki e-bilet, czyli karta miejska, faktycznie ułatwia życie w mieście? Tak. W jaki sposób? No bo cały czas, nie wiem, chodzi na przykład do sklepu i kupować bilety, czy tak. To myślę, że to jest lepszy pomysł, mieć po prostu jedną kartę na dłuższy okres. To jest, jeżeli chodzi o tą kwestię, to jest dobry pomysł. Nie trzeba zakupywać jakby tak biletów do kina, do basenu, tylko jest czytnik i można korzystać z usług różnych. O, to świetny pomysł, dlatego że wtedy kupując taką kartę miejską i mając jakiś tam określony abonament, moglibyśmy to wykorzystać w inny sposób, na przykład właśnie na basenach. Jesteśmy w mieście, prawda, i tak mamy dużo wydatków, także takie łączenie, no to jest bardzo dobry pomysł. Tak jak na legitymację studencką, tak samo mamy, na przykład ja jestem zniżki. Studentkiem, mamy dużo zniżek i tak dalej. Także myślę, że na kartę miejską też powinny być coś takiego. Może niekoniecznie dla dorosłych, dla wszystkich, ale na pewno dla młodzieży powinny być takie udogodnienia. I tą informacją kończymy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.